Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Myślę, że tylko grę trochę ściszy, bo była ciut za głośno. No i kontynuujemy naszą misję w porwaniu Sokołowa. No, co tam jest? Kolejny pylon? Jeszcze raz. No proszę, amulet jest zaraz obok domu Sokoła. Trudująco. You say so, sir. And remember, Guardian, you must make sure they keep turning. It would look very bad on your record. Very bad indeed, should the factory shut down in your watch. Yes, sir. O, to ciekawe. Więcej tych gówien. Wiadomo, perły są sporo warte, ale nie zamierzam na nich wykorzystywać pocisków, nie? Ale to akurat głównie dlatego, że nie chcę dać się złapać jak skończony idiota. Kusza robi tę samą robotę co pociski, ale ma jeden zasadniczy plus. Jest bardzo cicha. Nie powiedzieć, że jest wręcz bezgłośna, jeśli o to chodzi. Dobra. Zabrałem. Tak. No to już chyba tyle. W miejscu. Poszedłem tutaj, myślałem, że wiecie, obejdę jakoś to od tamtej strony i... w sensie tego ziomeczka tam na górze, a poproszę. Znalazłem przy okazji nowy dowód. To znaczy tych perełek. A nie, to jest ściana światła, a nie pyła. Dobra. Sztuka. Zbierajmy pyta. Okej. Okay. Jak ktoś śmiał taki dobry miedziany przewód rzucić? To się nie godzi. Zrzuć, poszkoda monetę. Zostawiać. Wypadek. Otworzę. O, może, oczywiście. Zabijam druty. Daj. Coś do jedzenia. Długo przyślałem. Zakolę do drzwi. Daj mi wrażenie, że gra jest czuć za głośno. Teraz to mam nadzieję naprawiłem to. Masło maślane wyszło z tego zdania, ale chyba zrozumieliście. A nie czekaj, to jest tylko przejście do domu, nie od razu sam dom. A, okay. Wiadomo, ja tędy nie przejdę. To się równa mojej śmierci. No chyba, że odbezpieczymy sobie tutaj. Zobaczcie. Ważnie, nie miałbyś znaleźć takiego momentu. Przelecę sobie. Chłopie! Nie irytuj mnie, prawda? Może zrobię to tak, jak gra chce, żeby to zrobić, czyli wyłączmy to po prostu. Tego typa tam zostawimy i będzie ten spokój. Proszę bardzo. Jeszcze wszystko full.
sumie z tej wysokości to mógłbym normalnie już się tam zwinięcie dostać i wyjść tam. Dobra. To jest wyłączone. Raczej nikt na to uwagi dłużej nie zwróci. I teraz patrzcie, mogę albo wyłączyć ścianę, albo mogę ją przeprogramować, ale nie, lepiej ją po prostu wyłączyć. Ktoś tu przypadkiem nie zginął. Bo by sobie jakiś strażnik wlazł po prostu w tę ściankę. Nie mówić jak ten, ale ten na jego szczęście nie wszedł w tę ścianę. Gdyby miała zasilanie, oczywiście. No jakoś tam... Kurde, miałem taki fajny kąt. Może być. No i dobra, zobaczmy, zobaczmy. Czy ja chcę tego typa się pozbywać? Dla pewności. Jeszcze ze mną. Okej. Do końca o to mi chodziło. Nie będzie. Zareglowane od drugiej... czy tam zablokowane od drugiej strony. Tam jest amulet, co nie? Ja. Dobra, mogę myślę wejść górą, mi się wydaje. Się wyspnijmy. O, myślałem, że to jest płaczek, a to jednak to jest jakaś osoba. A, między szczurami. Dobra. Czy jest coś wyżej? Tego uwagi. Bo na dole oczywiście jest. A, jest jakiś trup. Wezwanie sfer, tom drugi i tom pierwszy. Pierwszy już był, ale tom drugi jeszcze nie. O, i tam trzeci, piękny. Teraz trzeci, nie? Jest tutaj. Ktoś. No i w sumie ten ktoś, skoro już i tak nie żyje, no to... raczej nie będzie mi tego za złe. Na umówmy się, i tak nikt tutaj po niego nie przyjdzie. A nawet tam jest kolejny trup, którego mogę wykorzystać w takim samym celu. Mocny duch 2. To było co? Umiarkowanie więcej many. Okej, okay, czyli... nie wiem, tutaj mocnego ducha chyba 1. O! Czy to jest upgrade? Chyba tak, to chyba ulepszyło tego kolejnego. O, dwie runy, bardzo ładnie. Kurde, szczerze, ta zwinność trochę mnie kusi. Bo to pytanie ogólnie też jest fajne, ale mówię, to wezmę raczej tylko na pierwszy poziom. Nie potrzebuję opętywać ludzi, choć niejednokrotnie i to by się pewnie przydało. Ale ta zwinność też jest dobra. No dobra, zobaczymy jeszcze, co nam się dalej znajduje. A, ona sobie nie idzie dalej. Dobra, no to pozwól w takim razie, że wykorzystam ostrze sprężynowe. Aha, to nie działa. Dobra, ale to już musi podziałać. Aha! Nie, aż brak mi słów czasami. Dziennik Tyriona.
dla was opis. Znaczy opis to dla was informacja. Thank you for helping me. I thought it was safe, but there were rats. So many rats, completely infested. I know some folks aren't superstitious, but I swear. Rats showed up and a man came through, waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. But he's dead now, like the others who were living here. No i dobra. Dała nam tutaj kipa. O, tu już ktoś widzę obżarty przez te szczury i to dość... w dużym stopniu. No, znaczy, sobie tipa, no po prostu powiedziała nam o tym gościu, nie? Ale no wiadomo, ja dzięki sercu i tak już wiedziałem, że tutaj jakiś amulet się znajduje. No dobra, ona sobie stąd teraz odejdzie. Please stop that. Co please stop that? No złożę ci drzwi właśnie. Dodamy jeszcze? Nie? Dziękuję. Dobra. No to idziemy dalej. Na północny koniec. Bo tu już raczej... Znaczy dobra, w teorii mógłbym się jeszcze cofnąć tam do tyłu, spróbować typa uratować, etc., etc. Ale nie. Lecimy dalej. Most Coldwina. Poproszono cię o uprowadzenie Antona... Dobra, to jest jedna ta sprawa, cały czas. No tutaj trochę dobra. Zobaczę sobie trochę, czy trochę. Zobaczę sobie to dobro przygarnę. Już trupom to ono raczej nie pomoże. Okej, czy mogę to granatem zniszczyć? Taki mój teścik. Ale narobiłem hałasu. O, jak mi wyskoczył! Skurwy syn! To tego zniszczyć nie mogę. A jak wejść tutaj? Przez okno, oczywiście. A, i to jest druga strona w ogóle tego pomieszczenia. Okej. Okay. A i proszę, amulet tutaj. Wygląda też niedaleko. No dobra, jak tego by granat nie rozsadził, to bym był trochę zdziwiony, ale... że nie próbujmy zabaw z materiałami wybuchowymi. Biorąc pod uwagę, co się stało przed chwilą. Okej, to bym mógł na pewno zniszczyć podmuchem, tak mi się wydaje. Ale... Dobra, test. Czy bełd byłby w stanie to zniszczyć? Zwykły? Zwykły jest w stanie. Dobra. Czyli proszę bardzo. Nie muszę używać zawsze mocy, aby coś zdobyć. A te bełty mogę też sobie bardzo ładnie odzyskać. I pięknie. Mamy amulet. Zbieracz. Znajdujesz większe ilości amunicji. Okej, aktywujmy to. Mam tylko nadzieję, że to jest amunicja w terminie ogólnym, a nie tylko amunicja jako amunicja do na przykład pistoletu, nie? No co jak co, ale wolałbym nie znajdować tylko i wyłącznie większej ilości nabojów. Kolejna ściana. Czy to jest to koło? Nie, nie ma takiej brody.
Dosła trochę za ten był. No, może przez tą sokowę gdzieś tam w ogóle. A on jak z tego co nam powiedzieli, właśnie w domu swoim siedzi, a nie w tym. Nie, gdzieś się wałęsa. Ale ty, bo tutaj właśnie jeszcze mogę jakoś zejść na dół. Jak to ogarnąć? Skoro nie tędy. Tutaj jak zejdę, no to jestem w tym miejscu. O ty, chyba że tutaj gdzieś będzie. Oczywiście, że jest wejście. Ale to jest wejście tutaj, czyli ja jestem w punkcie wyjścia. Dobra. Coś jeszcze niżej? Przejście, wejście, cokolwiek. Nie widzę. Kurde, jest tu Remedium i 2T. Jak ja mam to zdobyć? Wejdę tutaj, no to wchodzę do tych ziomków. To jest za ścianą. Ścianą, której tak nie zniszczę, granatem też nie. Mimo iż w realu granat by to rozwalił na spokoje. Okna o dziwo też nie mogę wybić. Nie wiedzieć czemu. Widzę też przejścia na szczura. A raczej, no nie bez powodu jest tu szczur tak po prostu pokazany, nie? Znaczy wróć, nie bez powodu są tutaj trzy szczury. Nie ma tutaj nic więcej. Ajajajajaj. Kolejna kurde sytuacja, kiedy wiem, że coś jest do zdobycia, ale nie jestem w stanie tego nijak zdobyć. Może jest jakaś dziura, której po prostu nie zauważam, no ale trochę nie chce mi się uwierzyć. No chyba, oba, chociaż czekaj. Spróbujmy od strony wody to sprawdzić. No nie, nie wiem. No idea. Nie ma tu nic, co mógłbym nacisnąć, przesunąć albo odtegować. Od dołu też się tam nie dostanę, no to sorry. Nie wiem, jak mam wejść do środka i zgarnąć Remedium i tę urnę. O, tam jest trup na górze? To nie widziałem. Odróbmy to w takim razie. Co ty miałeś przy sobie? Podpowiedź o skrytce. Higgins, niedawno dostałem cynk o skrytce schowanej na północnym końcu mostu Colduina. Kolejny szalony drań, który trzyma wszystkie swoje błyskotki w sekretnym pokoju. Powiedziano mi, że trzeba trzy razy przekręcić kran starego zlewa, bo otworzyć jakieś ukryte drzwi. Nie mam żadnych informacji o wartości tego, co jest na pokoju. Słyszałem o tego głośniku ulicznym wiszącym nad ulicą tuż przed drzwiami. Wybacz kolego, nie zapomnij mojej doli, że to znajdziesz. Aha! A tam był jakiś kran! Tu był jakiś kran! Tu chyba był jakiś kran, nie? Raz. Dwa. I trzy. No i proszę bardzo. Zo... No nie! Idź! Idź! Chodźcie! Idź! Idźcie! Cholerę. A czemu mi nie pokazywał tych szczurów, co? Za daleko byłem? Masakra.
ugryzła, ale mogę sobie łyknąć eliksir sokołowa i jestem tak w plusie. Tych eliksirów zgarniam więcej niż tych remediów, co trochę boli. The city's dead. Huh? Co? Gdzie? Gdzie jest? Tu? Tu. Stąd, więc też go stąd zabiorę. Dobra. All these rats crawling all over everything. I don't know who you are, why you did this for me, but listen. Nearby there's a partially collapsed building. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting, there's a safe, and the code is 294. Nice. Ja tutaj już nie żyję, niestety. A czy chodzi aby o... Jap! Dokładnie, o tamten safe. Bo tu właśnie był, widziałem obraz, nie? No i oczywiście... Jest to dokładnie ten. Ej! Spokojnie! Spokojnie. Dobra. Ile to było? 294. 2. 4. No i 9 po środku. No i pięknie. W środku dwie sztabki. Zamykamy jedno. Też zamknąć? Chyba na szczęście nie dostałem damage'a. Ale był blisko. Dobra, idziemy dalej. Kolejne kosztowności z tej strony. Zabetonowane, ale może górą przejdziemy. No, jest dziura. Zgarniamy hajsiwo. Patrz, poza szczurami znajduje się tutaj cokolwiek istotnego? Czyli tu jest jakieś przejście, ale to jest tylko do otwarcia jakby dla mnie, niekoniecznie. To musi być otwierane, więc raczej to odpuścimy. Też nie ma nic cennego. Tu już jest wejście do domu Sokołowa. Ja właśnie spadłem jak idiota tam skąd przed chwilą co przyszedłem. To chyba te piórka są, co są warte w dyszkę. Tutaj nic więcej nie widzę. Dobra, tam jest prawie na pewno Sokołow, czyli dobra, to nie jest taka większa lokacja, to jest po prostu wejście do jego domu. Czyli tutaj wejdź i rób to, co chce, ta. Z tą różnicą, że Sokołowa muszę faktycznie porwać, nie mogę go zabić. Nikt tego nie widział.
Dobra, robię tu zapis na wszelki wypadek, bo już za dużo czasu zwlekałem z tym. Całe 15 minut bez kurde zapisu. To już samo z siebie jest mega ryzykowne. Okej, okay. Widziałem przyciski. Granat mogę uzupełnić. Do odwrócenia uwagi. Flaszkę rzeczowo. Jako, że gościu został tu sam, to raczej nie będzie to potrzebne. Granat jest tam więc. Obok kolegi to położone. Jakich znajdą, trudno. Nie będę się specjalnie męczył, żeby ich zabrać do tego budynku obok. Co? Kolejny alarm wyłączony. Akurat klucze, myślę, fajnie się na bieżąco wykorzystuje. Jest dom Sokołowa. Ciekawe, czy tutaj też będzie jakiś jego obraz do zgarnięcia. Proszę, jakieś winda. Intrygujące. Chyba kolejny pylon, tak mi się wydaje. A nie, ściana światła. Po co on tam? Po co on tam? Ludzi zostawić, by go nikt nie zauważył? Wątpię. O, klucz elektryczny, to warto zabrać. Kurde mać, no. Patrzcie, jest jakiś obraz. Tu na wyjściu jest chyba największy procent na to, że nikt go nie znajdzie. Notatka Sokołowa do Howl Creeka. Gdy pan i państwo ludzie przyjdziecie, jutro będę pracował w mojej szklarni na dachu. Wiem, iż Lord Regent chce, abyście obserwowali mnie stale, ale proszę, unikajcie zakłócania mojego spokoju. Eksperymenty, jakie przeprowadzam, wymagają szczególnej uwagi i muszę je szybko dokończyć. Dobra, to wiemy już przynajmniej, gdzie się znajduje. Tak, dokładnie wiemy. O kurde, on ma tą pozytywkę. Jego wypadałoby się dość szybko pozbyć. Albo szybko stąd w ogóle spieprzyć, zacznijmy od tego. Dobra, to jeszcze nie gra, więc się nie mam o co martwić. Ale jak zacznie, się zrobi nieciekawie. Zakrzywia czas? I morda w kubę. I will find you. What did you make me do? Get around him. Ej, no weź! Dobra, zdaje się na autosave'a. Kiedy był autosave? Nice, pozgarnić notatki. Super. Okej, to go też nikt nie powinien zauważyć, ale... Alarmy do usług to wyłączamy. Złość z drugiej strony jest. Ram. Dobra, japa! Dobra, widzę, że o dziwo nikt nie zwraca uwagi na to brzękiwanie do alarmu. Dobra, przetworzymy tramy. Pusto. Ale to jest dobre, bo nie muszę otwierać wszystkich skrzynek czy szafek, tylko właśnie dzięki temu wzrokowi widzę, którą warto otworzyć. Tam jest ten z pozytywką. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Chances are very good. Huh?
Dobra, wolę zakrzywić czas i się sam zmyć, nie? Przewidział się. Nikogo, niczego tam nie widziałeś. Mogę wejść. This whole place has gone to the hounds. Jest probably rats. Jedna pokójka. Oh no! I dałem się właśnie rozwalić, jak skończony. Znaczy rozwalić. Dałem się właśnie zauważyć, jak skończony idiota. Bierzemy typa. Teraz w górę. Zabieramy typa. Ram. Teraz tu mogę leżeć. Wyłączony alarm. A. Idziemy. Po nią! Póki jest odwrócony. Udało się. Możemy tu zostawić, myślę. Chlebka, tarty. Tutaj trochę też jedzenia. Więcej. Tutaj mamy panel bezpieczeństwa, ale nie, ja nie chcę tego przeprogramować. Czy tam zmienić ustawień, żeby mnie przepuszczało, a innych dezintegrowało. Nie, ja bym chciał to po prostu wyłączyć. No, to wygląda. Słuchajcie, gracie jest jakiś kościany amulet, który pozwala szybciej ogłuszać cele. Bo jeśli jest, to chcę go zdobyć jak najszybciej. Co jest tutaj? Eliksir sokołowa. Wziąłbym, ale niestety, no to wymaga ode mnie rozbicia tego, a to narobi hałasu. Czy na serio jest podwójny... Czy na serio muszę zużyć... Dobra, sobie nie muszę, mogłem jakoś od tej strony przejść. A musiałbym zużyć tutaj tego. Dobra, nie, nie, bo to nie jest teleportacja, to jest... Ja doskon, powiedzmy. Czyli ja po prostu ja przeniknę tak czy siak przez tę ścianę i tak czy siak dostanę damage. Czy ta ściana po prostu mnie zdezintegruje. Tego wolę uniknąć. Z mną. Ale zasięg mignięcia robi swoje. Dobra. Okej, jesteśmy znowu z tej strony. Cały czas ten gościu z pozytywką to jest największe kurde zagrożenie dla mnie. Zawieramy obraz. Nie zdążyłem przeczytać nazwy, ale to już to możecie zatrzymać. Sprawdzić na własną rękę. Tam bym, kurde, ten klucz elektryczny też z chęcią zgarnął, no bo to jest zawsze co, to jest coś bardzo cennego. Czego nie warto zostawiać. Tak o. Zabieraj. Jeszcze. Przerób obwód ściany. Nie, 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 nie. Chcę, nie chcę. Coś tu jeszcze wartego uwagi? Nie widzę. Dobra, zwijamy się w takim razie. Bardzo ładnie, zgrabnie. Cicho, ciemno. No i pyk. Świetnie. Dobra, ten pozytywkarz niech se tam łazi na dole. Ja idę wyżej. I teraz pytanie. Czy, dobra, w sumie tak, bo to jest jakby tylko... Dobra. Przewidzenia. Okej, okay, czyli żeby przejść tędy, muszę albo wejść jakoś tam dołem. Co mógłbym zrobić chyba od tej strony właśnie. Tutaj po rurce musiałbym wejść. Dobra, jolo. Okej. Okay. Dobra, wejdę tu? Oczywiście, że wejdę. Pięknie. Dobra. Możemy mówić, że są dwa wejścia. Albo używam klucza i to wyłączam, albo wtedy zapytam. Proszę bardzo. Zamkniemy to tak na wszelki wypadek. To zabiorę i dam gdzieś tutaj. Raczej to nie zwraca ich uwagi, ale...
that's nice. What? Serio? Check under everything. I gotta stop chewing ham. Nothing here. When I find you, it's going to be bad. Stary, nie kiedy mnie znajdziesz, tylko jeśli. Dobra, już nie wiem, zostawię ten amulecik, bo kurwa, czy jest amulet ten elixir. Gdzie jest ta runa? A patrzcie, zaraz obok Sokołowa. Bada sobie jedną z kubaniec. Ciekawe, czy on... Ej, w sumie do osoby jego... Powiedzmy, stażu, nie? Nie, nie stażu. Dobra, kolejny zapis poproszę. Prestiżu, o, to jest to, którego szukałem. No to posiadanie sejfu byłoby jak najbardziej na miejscu. Zbieraj go, zanim się zorientuję. Ładnie zgrabny postaw. Tu? Zamykamy. Okej, tu jest te rzeczy. No come on! Ej, no nie powiesz mi, że ty nie jesteś w stanie tam wejść, człowieku. A, okej, okay, tu mamy to. To jest zasilane tranem. Okej. Dobra, to wziąłem ten zbiornik stamtąd, co go wygowałem. Where are you? Bliżej niż sądzisz. Zapraszam ze mną. Do kolegów. Nie mogę tego zbiornika oczywiście... Czy z tym zbiornikiem nie mogę się oczywiście przemieszczać. Ale to nie problem. Zamykamy jedne drzwi. Zamykamy drugie drzwi. No i teraz tym zbiorniczkiem doładujemy sobie windę. No i dzięki temu mamy skrót, w razie gdybyśmy musieli szybko uciekać z Sokołowem, a raczej szybko wspieprzeć z tym będę musiał. O, autosave, dziękuję. Tajemnice Pandyzji też chyba było, dokładnie. Klucz od domu Sokołowa jest potrzebny. Mapa starego więzienia. Ładnie, trzy sztabki. Darmowe 300 dla mnie. Zabrać klucz. O, dziękuję, strzałki usypiające trochę bełtów. Te drugie akurat mi średnio potrzebne, ale... Czemu korzystam? Przetwarzanie tranu. To już było. Stadium pandyńskiego szczura byczego. Tego na pewno nie było. Ładnie. Jedno, drugie, trzecie. Proszę bardzo. Dobra, co to daje? To daje pusty zbiornik, a to napełnia. A, czyli nawet mogłem sobie tutaj po prostu ten zbiornik stegować. Z ciekawości. Bierz zbiornik. Okej, patrzcie, faktycznie spada o jedno. Jak wygląda napełnianie? Zaskakująco szybko. No dobra, narzekać nie zamierzam. Zgarnąłem sobie nawet zbiornik z dołu, więc przeoszczędziłem tym jednym. Ale o dziwo to nawet takiego hałasu nie robi, jak sądziłem, że robi. Mamy Sokołowa. Mamy ostatnią runę w tym levelu. Formula
has great potential, according to the latest celestial alignment. That poor test subject 312. After the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Please let me go. Ah, awake, I see. How are you feeling? Much worse. Do I have the plague? Please, sir, I don't want to die. Hush down. Hey, mamy trzy rundy, bierzemy opętanie. Proszę bardzo. One's going to die. You are much improved, number 312. The formula I admit. What is this? What? How did you get past all the guards? Your tattoo is quite unusual. It is reminiscent of markings I've studied on cave walls far from the city. Who sent you? Piero? That jealous fool. There's no need to be his lap hound. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything Piero dreamed up. Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? I don't know how you got past all the defenses, but I think I can assume if you wanted me dead, well, we wouldn't be having this conversation. Everything within my power to give you is yours. If you'll just let me go, I can see you are an intelligent man, so you understand there will be repercussions if you should harm me. I am the royal physician, head of the Academy of Natural Philosophy. Stay back! Have you no heart? Please! Okej, szczerze spodziewałem się, że podniesie alarm, a tu proszę. Jednak nie. Thank you. Whoever you are, you kept me in a cage. Like an animal. Pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Może lepiej dajmy jej potkę, bo z tego co on powiedział, to ona będzie martwa, nie? A to jest to samo, co on gadał tutaj przed chwilą. No, dokładnie to samo, co on powiedział. I don't have anything to take. Oh, please, no more. A co no more? Potkę ci chciałem dać. Nie. Sokolov here. Cio. Już się wystarczająco nagadałeś. Dobra. No. Jesus. Zbieramy go. Samuel jest gdzieś tam. Ja ty to w sumie? Zup! Nawet nie potrzebuję tej windy w takim razie. Spread out. There's been word of a ruckus. No detail. Czekaj. Moment. Patrzcie to i byłbym chyba zapomniał. Otwieramy biureczko. Raz, dwa, trzy. I zamykamy. Także dziękuję bardzo. I wracamy do Sokołowa. Zabieramy go. I spadamy stąd. Powoli. Tyle do przodu do Samuela. Samuel jest tam na dole. Zup! No i bueno! The royal physician himself. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. Let's go! Zobaczmy, jak mi poszło. Wszystkie runy, wszystkie amulety, wszystkie kapliczki, wszystkie obrazy. No i większość monet. Także spoko. Ale patrzcie, ogólny poziom chaosu cały czas niski, pomimo tego, iż zabijam płaczki i tak dalej. Czyli dobra. Czyli jak mówiłem, płaczki nie wpływają na to, że poziom chaosu wzrasta. No chyba, że raczej chodzi o to, że to jest niskie, bardziej przez to, że ten... Bardziej przez to, że po prostu nie znajdują ciał. Bo było powiedziane, że im więcej ciał, tym więcej szczurów i tym więcej płaczków.
A skoro ja zabijam tak, że ciała rozpadają się w pył dzięki pasywce, to może dzięki temu jest niski chaos. Who knows? W sensie, to jest to. Musimy to przetestować na jakiejś misji. Musimy jakąś misję zrobić, ale wszystkich zabijać z tą pasywką. Wtedy miałbym pewność, czy to się liczy w taki sposób. No ale to zobaczymy może kiedy indziej. Pap Houndpitz, przesłuchanie. Medyk cesarski Anton Sokołow jest teraz w rękach lojalistów. Poprzez Sokołowa możliwe stanie się uderzenie bezpośrednio w tych, którzy są najbliżej Lorda Regenta. Jak skłonny do współpracy okaże się najbłyskotliwszy człowiek w cesarstwie, trzeba go nakłonić, by zmusić lub zmusić, by powiedział, co wie. He set up his cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock, him waking up in the straw and old dog poop. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Well done, Corvo. Well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. No właśnie byłem ciekawy, czy będę musiał iść do. Czy będę musiał jeszcze go tam sam go tam zategować, ale nie. Jeszcze poczekamy. Między innymi właśnie też dlatego, żeby się przejść do Emily. Dobra, to jest to co było w opisie. Ewa, łóżko jest tam. Emily jest tutaj wyżej. Ciekawie, czy oni jakoś reagują w ogóle na to, że ja nagle tak, wiecie, jestem po prostu znikam, nie? Please be as quiet as you can. It took forever for Emily to fall asleep. Poor dear. It's okay, Emily, I'm here. She seems happier when you're here. Though I know you have important things to do. Out there, in the city. Okej, czyli niestety nie udało się powiedzieć dobranoc. Ale... Nie ma co narzekać, myślę. Dobra, spróbujmy zagadać jeszcze dopiero. A propos upgrade'ów. O, warto wiedzieć, że jak będę migał przez łańcuch, to się na niego, kurde, zacznę wspinać. Łodejum! Ja w ogóle wydaję dźwięki? Zobaczmy, jak się skradam. To jest tak. Tak chodzę. Jacie sunę! Ty, to ja ja już teraz bezgłośnie się będę po prostu poruszał. Nie to. Logic is flawed, anyone can see that. And not an original idea to be heard. His notes are a mess if he even keeps them. How he got this far is anyone's guess. He says what they want to hear. Friend of the rich, that's his method. Sokolov's true genius is pampering the aristocracy. Fools. A kto wie, Piero, może gościu faktycznie wie, co robi, nie? Ale czy, że Piero... Z jednej strony można powiedzieć, że Piero jest zazdrosna a propos tego, że Sokolov jest po prostu... jest trochę... bardziej genialniejszy od niego, jeszcze to przeokreślone takim słowem. Ale z drugiej strony może po prostu są rywalami, wiecie, to jest tak, że jeden przez drugiego myślą, że każdy myśli, że jest mądrzejszy od drugiego, nie? Tutaj co? Jabłka może mąsza mać, czy nie? Lord Pendleton, Memoirs, chapter 41. In which I bed two of the Boyle women. Only missed the third by virtue of some inclement weather. It was the month of rain,
and to counter the gloom, the Boyle ladies hosted 3 nights of merriment by invitation only. Lydia was most fetching in lavender pants and a tunic of yellow silk. She was pleased with me from the moment I walked in the door, with my manservant bringing not one but 2 cases of effervescent wine from the south. In fact, I had come laden with gifts, such that all 3 Boyle women soon took notice, and they set out to make me more than welcome. We uncorked the wine right away, and as night fell, we... Wallace! Confound these interruptions! Nie było w ogóle słychać tego faktycznego rozbicia się. Dobra, no. Trudno. Okej, głosy Pendletonów. Tutaj dla was akurat. Don't worry. We won't start the interrogation without you. A to już było. Pis 4. A okej, okay, tutaj widzę, bo był tylko wpis 1, teraz wpis 2. Dobra, to przeczytajmy. Bo za chiny ludowe nie ufam temu typowi. Wpis 2. Cóż, zdaje się, że inwestując w Corvo, zainwestowaliśmy w odpowiedniego człowieka. Nie tylko udało mu się uwolnić Martina z biura nadrewidenta, ale wszedł do gniazda tej żmii i osobiście załatwił Campbella. Mając Corvo w naszym towarzystwie, spodziewam się, że na świecie nie ma żadnej osoby, której nie moglibyśmy ruszyć. Jesteśmy teraz skazani na podążanie tą ścieżką. Nie ma powrotu. Wpis 3. Pendleton był gotowy posunąć się dalej niż sądziłem. Poświęcił dla sprawy swoich najbliższych. Widzę, że jest naprawdę lojalny wobec cesarstwa. Czy zdołbym postąpić tak samo, gdyby mój brat wciąż dzisiaj żył? Zapewne. Bez wątpienia. Dla dobra Dunwall trzeba poświęcić wielu niewinnych. Każdy lojalny strażnik, który podpada od ostrza Corvo, oddaje swoje życie dla cesarstwa. No, jeśli jest lojalny wobec regenta, to nie wiem, czy akurat do tamtego. To nie wiem, czy to jest lojalny wobec cesarstwa. I wpis 4. No i wrócił, trzymając Antona Sokołowa na ramieniu. Po prostu zdumiewające. Corvo potrafi nie tylko stosować zabójczą siłę, ale jest w stanie dokonać uprowadzenia, które uznawałem za niemożliwe. I wkrótce będą tu 2 największe umysły cesarstwa. Razem. Gdybym zdał nakłonić tych rywali do współpracy... Okej, ci są rywalami jednak. Mogliby stworzyć broń i narzędzia o niewyobrażalnej mocy, gdybym mógł rozkazywać im obu. Cóż, poczekam i ocenię ich nastawienie do siebie nawzajem, zanim powrócę do tych rozważań. Okej. Tutaj. We're getting closer to reaching our goals, but our position is becoming more dangerous. You don't house and feed a half dozen people without telltale traces. Riverboats pass day and night, and the looters are going to start gathering once they're sure the plague has burned the place out. I conclude, if our enemies are not dead by the month of wind, we will be. There's a sadness in Emily, but she's strong. Weathering the death of her mother just a half a year ago better than most grown men I've known. Once we take Dunwall Tower, I'll see that her life is better. I've always thought that I'd command the Navy in her name, but sometimes I wonder if I shouldn't just take the title Lord Regent and do it properly. Where do I find a good meal around here? If you think prison food's bad, you should see what the Abbey serves its captives. I think the overseers make it themselves. Wnioskuję, że raczej nie idzie mi to najlepiej. Attention, Dunwall citizens. You are required to boil any water from public fountains or the river. O, tu jest chyba ten apartament. Yep. Zobaczmy, co się tu kryje. Ładnie. 150 za zwykłą taką kameę, zwykłą taką pierdołę, powiedzmy po prostu. A patrzcie, amulecik tutaj schowany. Grabasz. Podczas nośnienia ciała poruszasz się nieco szybciej. Bierzemy to. Jezu, ile razy już by się to przydało. Proszę, proszę. Ale znowu ten sam błąd popełniłem. Nie sprawdziłem, kurde, sercem, czy jesteś do zgarnięcia. A tu proszę. Coś było i to też bardzo spoko. Okej, tram przetworzony, tak losowo zgarnięty z dachu. Rzekasz, nie będę.
Dobra. To do spania. W takim bądź razie. Co my tu mamy? Nagroda Lorda Pendletona. Korvo, ta sprawa z moimi braćmi jest nader nieprzyjemna, zatem nie życzę sobie kontynuowania dyskusji o niej, jednakże naprawdę muszę ci podziękować. Słyszałem, że znalazłeś jakieś inne środki ich unieszkodliwienia bez odbierania im życia. Błyskotliwe. Gdziekolwiek się znajdują, nawet jeśli w żałosnym stanie, przynajmniej są żywi. Zatem być może pewnego dnia ujrzę ich ponownie. Aj, patrzcie, kurde, opłaciło się ich nie zabijać. Nie dość, że 200 za darmo zgarnięte, to jeszcze gościu jest nam wdzięczny. No i ładnie, 3 strzałki usypiające. Świetnie. Ile ich mam? 5. Dobra, na razie nie będą te bełty zwykłe. No ale patrzcie. To mi się podoba. Pierwszy taki benefit. O, chociaż nie, czekaj. To jeszcze więcej. No. Not caught Piero. Korvo, dziękuję ci za zdobycie dla mnie żywego osobnika dotkniętego zarazą. Będzie on bezcenny dla mojego starego przyjaciela w Akademii Filozofii Naturalnej, ponieważ żywe okazy zainfekowane zarazą są nadal trudne do pozyskania. Możesz być pewny, że mój kolega zajmie się tą sprawą w sposób tak humanitarny, jak to możliwe. A, o tego płaczka mu pewnie chodzi. Ale patrzcie, da mi, kurde, 5 strzałek łącznie. Za to, że tego płaczka nie zabiłem, tylko ogłuszyłem, bo tego pierwszego finalnie chyba ogłuszyłem, a potem zacząłem ich zabijać. Ale patrzcie, opłaciło się. Dobra, prześpijmy się jeszcze. Teraz zobaczmy. Będzie gadka? Wake up! You were making funny faces while you were sleeping. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Bardzo dobrze. Możesz to zostać, kiedy tylko chcesz. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Korvo. It makes me feel better. No kurde, przecież nie będę takim chuje, nie będę je wyganiał stąd przecież, nie? No kurde. Bardzo pięknie. Ale jeszcze bym tak zobaczył, czy ja tutaj nie mam gdzieś tego? Nagroda szkodu Martina, jeszcze za to, że pozbyłem się... Kambela, co my tu mamy? Korvo narysowane przez Emily. Korvo to rysunek, na którym przedstawiłam cię bez tej twojej strasznej maski. I to ten! Tak? O chuj! Okej, tego nie przypuszczałem. Tego nie przypuszczałem. Tylko, dobra, teraz pytanie. Czy ona to podpisała tata, bo Korvo jest faktycznie jej ojcem? Czy po prostu jest dla niej jak ojciec? Rozumiecie, o co chodzi, nie? To jest ten knif, jak to rozumieć? Czy Korvo jest rzeczywiście... O kurde, tu jest takie bezpośrednie przejście w ogóle do nas. Ładnie. A to jest to. Czy Korvo jest faktycznie ojcem Emily, czy po prostu jest dla niej takim father figure, nie? I dlatego ona właśnie podpisała go jako ojca. Ale dobra, przesłuchaniem Sokołowa i kolejną misją zajmiemy się w następnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!